Witam was. Wiecie, co mam w tej torbie? Zbliżcie się, to wam powiem. Wiecie, w tej torbie mam ciastka. Mhm. Ale nie chcę, żeby ciasteczkowy potwór dowiedział się, że mam tu ciastka. Więc zrobię tak. Wyjmę ciastka z torby i włożę je tutaj, do sejfu, do tego ładnego metalowego pudełka. To pudełko ma zamek i nazywa się sejf. Wkłada się tu rzeczy i nie można ich wyciągnąć. Więc teraz wyjmę ciastka z torby. Mhm. I włożę ciastka do sejfu. Wyjmuję ciastka z torby i znowu wkładam ciastka do sejfu. Zrobione. Zamykam drzwiczki, przekręcam zamek. I teraz wszystkie ciastka są w sejfie. Bezpieczne przed ciasteczkowym potworem. No, słyszę, że ktoś tu wącha. O! O! Emilu? Tak. Emilu, czuję ciastka, przyjacielu, w tej torbie. Zajrzyj do torby, proszę, ciasteczkowy potworze. Mogę dostać ciastko? Możesz dostać torbę. Dziękuję. Mogę ci dać torbę, ale zaraz się przekonasz, że w tej torbie nie ma ciastek. Zaraz! Co? W tej torbie nie ma ciastek! Wiem, właśnie chciałem ci to powiedzieć. Wyjąłem ciastka z torby, potworku, i popatrz, włożyłem je do tego sejfu. Jasne? Ciastka? W sejfie? Tak, wszystkie są zamknięte w małym sejfie i nie mogą być poza sejfem, bo są w nim zamknięte. Zaraz. Ciastka w sejfie? Mm-hmm. Nie mogą być poza sejfem? Tak jest. Ciastka są w moim sejfie. Cóż, więc można zrobić tylko jedno. Co? Umieścić sejf w ciasteczkowym potworze. Zaraz, chwileczkę. Co? Gdzie? Co ty robisz? Potworze!